Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Payback. Lecimy na imprezkę, na razie jeszcze mamy samochód z poprzedniego odcinka, ale myślę, że jak skończymy imprezkę, to będziemy mieli już inny. Na razie zobaczymy, o co tam chodzi, musimy się spotkać z ekipą offroadową, którą ostatnio żeśmy sobie zjednali. Czyli były to takie fajne babeczki, laseczki. Plus jeszcze inna ekipka, która tutaj też powinna dołączyć na tą imprezkę. Ej, strasznie mi się podobał wyścig ten ostatni, kończący ostatni odcinek. Te dwa ostatnie mega wielkie skoki były niesamowite. Po prostu wyrwały mnie z siedzenia, bardzo mi się podobały. No i co? I startujemy sobie z imprezką. Już wam powiedz. Uwaga, nadchodzi niespodzianka. Uwaga i bum. No tak, proszę. Tak. No jak? To koniec. Familia kontroluje najlepsze ligi, gliny są nasze. Nie dostaniecie się do gonitwy. Spadajcie, póki możecie. Ty się boisz. Masz kasę i władzę, ale boisz się, że to mnie nie powstrzyma. Zakończę tę wojnę, Morgan. Rozumiesz to? Za wszelką cenę. Okej. Zobaczymy się na starcie. To jest Morgan. Dobra, dostępna nowa misja. Hej, Rad! Skoro impreza się skończyła, pora zaplanować następny ruch. Spadnij na lotnisko w wolnej chwili. Super! Niedługo będę! Widzieliście, jak zniszczyłem billboard? Ja powinienem z tej skoczni polecieć w niego. No ale co? Trzeba sobie radzić. Mam tutaj taką wielką... Nie wiem, jak to nazwać... Kolumbrynę. To ona sobie z billboardem poradziła bez problemu. Tak, jedziemy sobie podwójna stawka albo nic. Będziemy pewnie mieli jakąś konfrontację z Navarro bodajże. Ostatnio odkryłem, że tutaj jest klakson, posłuchajcie. I ten klakson można sobie zmieniać na jakieś tam inne. Tu chyba było coś takiego w Paybacku, nie? Że można było sobie zmieniać dźwięk klaksonu. W Need for Speed Hicie jeszcze zostało to dodatkowo rozszerzone o inne fajne bajerki. Tak jest. To sobie też jeszcze posprawdzamy. A my już jedziemy na tą podwójną stawkę, na lotnisko. Nie wiem, czy mam odpowiedni samochód. Zobaczmy, czy są jakieś wymagania co do tej misji w ogóle. Powinniśmy mieć samochód ucieczkowy. Nie wiem, czy będziemy specjalnie tunigować. Chyba po prostu na tę misję będziemy brać samochody, które już mamy pod ucieczkę. No i coś tam sobie wybiorę. Powinienem mieć któryś stunigowany tak, aby dał sobie radę w tej misji. Te misje to wiecie, to nie chodzi za bardzo o to, żeby mieć jakiś tam najszybszy samochód. Byleby po prostu jakoś jechał do przodu i tyle. Zresztą, nie pamiętam już tego, więc chętnie sobie powtórzę, odświeżę pamięć. Zmieniamy oczywiście furę, bo tu mieliśmy offroadową. No i mamy tu kilka możliwości do wyboru. Możemy wziąć Camaro. Chyba ostatnio było Camaro, ostatnio. Ale patrzcie, że... wiecie co, my tutaj za dużego wyboru nie mamy. Chyba postawię na to Camaro, bo ono ma najlepsze osiągi spośród... Znaczy no... Identyfikowała dwa wozy kolekcjonera, w których może być wyłącznik. Musimy zdecydować, który chcemy buchnąć. Oba to pozłacane monstra. Pierwszy to Mercedes G63. Już mam. Zaprowadził go do kasyna familii w centrum na święto Fortune Valley. Ciężko będzie go zwinąć. Tam. A ten drugi? Kolekcjoner wysyła jutro tego drugiego do Japonii. Będzie wystawiony w pobliżu terminalu dla VIP-ów. Będzie go pilnował jak oka w głowie. Dobra, to którego bierzemy? Wszystkie. Jesteś kolekcjonerem, tak? No to zmienimy mu oba. Dobra, Mac. Jaki masz plan? Fajerwerki z okazji święta Fortune Valley zaczynają się lada chwila. Nie możemy ich przegapić. Okej. Odwrócą od nas uwagę. Przypomnijcie mi, dlaczego to Tyler prowadzi Maca tak? Przecież chciałeś prowadzić Mercedesa, nie? Albo to, albo ciężarówka. Tak, tak, wiem. Tylko, Tyler, jak skrzywdzisz moje maleństwo, to przysięgam. Twoje maleństwo? Widziałem, jak dla zabawy rozbijasz nim wrak. To co innego. Raf, z zabezpieczeniami wszystko gotowe, tak? Tak. Przeprogramowałem kod sterownika wtrysku Koenigsegga na sygnał odblokowujący, który zadziała na każdy samochód z kompatybilną modyfikacją i wgrałem wam do telefonu. A po ludzku? No właśnie. Jest na to apka.
jedziemy. Wziąłem sobie Camaro, tam Mercedes był chyba troszeczkę szybszy, ale generalnie Camaro mi się lepiej jeździło. Ostatni raz pozwoliłam ci planować robotę. Nie mogłem przewidzieć korków, Jess, a teraz gazu. Gotowi? Ciężarówka na miejscu. Dobra. Tak, Camaro mi się bardzo fajnie jeździło, z tego co pamiętam. Mercedes był straszny na zakrętach, no nie? Tam nie dałem rady go opanować. Zobaczymy, jak będzie tutaj. No tam mieliśmy wymagania co do... Aha, ja to miałem na czas jechać! A ja jechałem sobie tak na luzie! Mac, już! Zaraz cię uwolnię, dziecino! I tak po prostu były tam kluczyki w aucie? Zaraz zbędzę to maleństwo. Mam wóz, jest obłędny. Raf, lepiej się przygotuj. Jestem gotowy. Lepiej się pośpiesz, ten wóz będzie zwracał na siebie uwagę. No, nie gadaj. Cyk, robimy fotki. Podoba mi się to cacko. Powiedziałbym nawet, że lepsze od Reger. Zerwę to całe złoto i ozdobię nim Maca tak. Ja prowadzę elegancki lok. Mac, jestem z Jess. Jedziemy do terminalu dla współpryw. Słuchajcie, coś mi to śmierdzi, ludzie. W jakim sensie? Ano w takim, że coś właśnie zaczęło mi pikać pod samochodem. Kolekcjoner musiał zamontować nadajnik. Spróbuję się go pozbyć. Nadajnik? Ouu! Tego nie można było rozwalić! Przyjedź do mnie, ja go zdejmę. Ty mam... O nie! Mac, tam jest. Nie ryzykuj, Mac, przyjedź do mnie, ja go zdejmę. Mam czas, spróbuję jeszcze raz. O! Mą brakowało. Nic tego. Mac, działamy według twojego planu, pamiętasz? Jasne. Ostatnia próba. Cholera. Ale mało czasu. Myślałem, że się udało. Bierz tyłek w drogi i przyjeżdżaj, coś wymyślimy. Dobra. Ej, Mac, trudne to było. Ja pierdziut. Morgan z ekipą połknęli haczyk. Dobrze. Zakończ to. To była podpucha. Cholera, sprytni są. Jesteśmy przy drugim wozie. Powinni zrobić to naraz, nie? Wszystko. Aventador, proszę bardzo. Yeah! Witaj, piękna. Tak, teraz będziemy mieć policję na karku. Powinniśmy dać sobie radę. Mam drugi wóz i połowę glin z miasta na ogonie. Nasz plan, omil miasto i jedź na południe. Załadowałem Mercedesa do przylepu. Raz, sprawdza teraz ten wow, wow. Jak to się stało? Ej! Coś nie tak! 4 sekundy, 3, 2, 1. Uuu, ledwo co? 3, 2, 1. Na styk! Na styk! Dawaj! Widzimy się na miejscu, jak tylko zgubię gliniarzy. Tutaj, 2, 1. O, szedź, nie powinienem patrzeć na ten zegar, tylko na drogę. O, ale spykają mocno. Nie zadzieraj się mną. Spadł z góry, 10 sekund. Tu jakiś samochód ominąłem. Powiedz im, żeby nie truli. Uuu, czekaj, tutaj nie. Uuu! Raz, na ile jesteś pewien, że dasz radę wyłączyć tego? Tutaj. Nie! Tu nie ma przejazdu! Kurde! Tu barierka była, nie widziałem jej! Jezu Chryste, ile oni mają tych blokad? Oko, brak! Niedługo nie będzie z nimi problemu! Mac! Zobacz! O kurde, ej! Myślałem, że będę musiał powtarzać! Sorry, nie byłem w stanie się skupić na tym, co oni... gadają! Maca tak dba! Mac kontratakuje! O kurde! No, na pewno żaden samochód się nie uszkodził. O, ja tym steruję. Rozwalamy, patrz. Gdzie jesteś? Odwracam uwagę, American Truck Simulator. Da się driftować? One super. Niebieski, okej. Mogę obrócić kamerę? Mogę się patrzeć do tyłu, super. A może... Ekstra. O,
postaraj się jechać spokojnie, co? Nitro mam nawet! O shit, ale fajnie to zrobili! Świetny moment sobie wybrałem, żeby w końcu wrócić do roboty. Haha! Wybacz, stary! Dobra, mam tu jakiś czas w ogóle. Dziwnie się tym jeździ, powiem wam. No i? Pamiętasz, jak mówiłeś, żeby jechać spokojnie? O, tutaj. Okej. Okay. Tak! Chopa ciężarówką! What? Joki kosmos! U was wszystko gra? Rozprawiamy dwie bomby na pasę skaczącej ciężarówki. Jak ci się zdaje? Czemu wziąłem tę robotę? Czemu? Chodź z nami raz, będzie fajnie! Spróbuję wziąć na siebie jak najwięcej glin, żeby dać wam czas. Trzymajcie się tam! Uważajcie na siebie! Zjeżdżając od ciężarówki pełnej bomby. M3 mnie zablokowała! Chłopaki, jeśli nie damy rady rozbroić tych bomb, musimy porzucić auta. Chłopaki, przede mną blokady drogowe. Chyba kończy mi się droga. Nie zatrzymuj się, zaraz tam będę. Dobra, już nie steruję. Powinni dodać tą ciężarówkę jako normalny pojazd. Od razu zrobiłbym na stance albo coś. Jedziemy ciężarówką znowu. Da się to kamerę zmieniać w ogóle, czekaj. O, jest kamera z maski. Z bliska i z daleka. O, super. O taką kamerę mi właśnie chodziło, bo ta dynamiczna była dziwna. Załatwione, elektromagnetyczny. Jeden Adam 13, ścigamy ten skradziony pojazd. Pojazdy, bo tu są dwa. Są dobre wieści i złe. Jak bardzo złe. Nie umiem rozbroić bomb. O, o, o! Auta! Ale mogę je usunąć. Jaką masz pewność? Że... Wiesz co? Nie odpowiadam. Nitro! Adam 6. O, udało się. Ja. Rzuciło mnie troszeczkę na pobocze. Dobra, zniszczony. Spokojnie. Już. Udało się. Rozbroiłeś bomby? Tak. No to na co czekasz? Takie małe bomby? Możesz poczuć wiatr w żaglach. O-o. Mac, problem z liniami załatwiony. What? Coś tak małego zrobiło taki wybuch? Aston Martin w salonie. Proszę bardzo, DB11. GTR. Ekstra. Już naprawdę kozackie fury się pojawiają. Super. Corvetta. Z06 i Porszawa. O, chcę ją przetestować, ona jest świetna. Lotus? Coś co dragowy był. Tyler. Hej, daj. Dragowym Lotusem przyjechał na lotnisko? Hej, Raf. I co z tymi wyłącznikami? Merc ma wyłącznik, owszem, ale Lambo ma coś innego. System sterujący. Chodzi o sztuczną inteligencję czy coś w tym rodzaju. A części są podobne do tych z Koenigsegga. Tylko w starym laboratorium wojskowym widziałem coś takiego. A co z wyłącznikiem? Coś z nim zrobisz? To jest ta dobra wiadomość. Chyba uda mi się skonstruować zabezpieczenie. Świetnie. Obyśmy tylko zdążyli na gonitwę. Ciekawe. Czemu siedzę w tym Lotusie? Dziwne, nie? Żartował z tymi robotami, prawda? Chyba raczej nie. Cholera! Chyba pora zrewidować zasadę zero oszustw, Tyler. O nie, nieważne do czego się posuną, my tak nie gramy. Spoko, mamy kolejną misję. Tyler! Haha, twoje notowania skoczyły mocno w górę. Dobrze, że obstawiłem już jakiś czas temu. Zostały już tylko 3 ligi w grze o gonitwę, ale łatwo nie będzie. Spotkajmy się. Jestem trochę zajęty. Nie, nie jesteś. Czekam. Okej, lepiej się z nim spotkać, nie? Dobra, jesteśmy na miejscu. Jakaś willa. Ogarnijmy. Czekaj, bo tam był jakiś wymóg samochodu. Nie wiem, czy mam odpowiednią furę. Co tam? Naprawdę wsadziłeś kij w mrowisko, Tyler. Familia miota się jak ryba w sieci.
A wiesz, co trzeba zrobić, kiedy przeciwnik zaczyna odsłaniać karty, nie? Jechać z nimi jak z furą gnoju. Czas powalczyć z ligami familii. Tak. To już? Koniec komentarza? Zostały wam już tylko trzy. Klub 1%, Diamentowi i Ryzykanci. Będzie ostra walka. Navarro owinęła je wokół palca. Damy sobie radę. Na to liczę. Jesteś o krok od gonitwy. Tak, trzymaj. Tak. I jeszcze mamy zadania z pośredniczką. Dodatkowo jako to takie policyjne rzeczy. Tutaj z tyłu jest do zebrania żetun. Proszę bardzo, zabieramy go oczywiście. No i bierzemy się za tuning nowej fury. Proszę bardzo, Porsche GT3 RS. Fantastyczne auto, zaraz weźmiemy się za jego tuning. Chociaż właśnie, zobaczymy jakie mamy teraz wymagania. Teoretycznie osiągów nie powinniśmy tuningować. Na pierwszy wyścig spróbujemy sobie przejechać tak, o, ale zanim to pójdziemy oczywiście na tuning wyglądu. No i zerknijmy sobie, co tutaj mamy. Maska, tylko jedna niestety, coraz mniej tych masek już mamy do dostępu. Znaczy dostępnych wraz z postępami w fabule i odblokowywaniem nowych samochodów, coraz mniej części jest. Jeśli chodzi o te ekskluzywne, takie sportowe, nie? No ale tutaj mamy jakiś specjalny typ maski, właśnie tak patrzę, że z góry ma jakiś wlew chyba do paliwa, nie wiem. Jakiś tam wlew jest, więc może mamy tutaj jakiś specjalny pakiet dla tego samochodu. Zobaczymy sobie. I tak, czy można jeszcze bardziej poszerzyć? Ten samochód generalnie już jest bardzo szeroki. Przedni zderzak byśmy musieli wymienić, żeby zobaczyć, jakie tutaj jest poszerzenie. No, a weźmy sobie na przykład to. I co nam się tu zrobi? Shit! Gościu! Shit! Jaki szeroki szerszeń. A dawaj zrobimy. Nigdy tej podszawy nie brałem, wiecie co? Zawsze decydowałem się na Mercedesa GTS-a, czy tam GTR-a, nie wiem jaki tutaj jest. Czy GT po prostu? Decydowałem się na niego, wiecie, to takie fajne coupé, no nie? A tutaj mamy Porsche, w sumie też coupé. Dajmy sobie takie felgi, pyk. Możemy zwiększyć. Ty, to maksymalny rozmiar jest. Może być, w sumie, dobrze wygląda, nie? I tak, kolor wykończenia to nas nie interesuje, tarcze hamulcowe, opony. I teraz na ostatnim odcinku, jak tuningowaliśmy samochód, to mogliśmy sobie zmienić jakby napis na tych oponach, ale jedne opony sprawiały, że te opony w ogóle zmieniały kształt. Nie było na nich napisu żadnego, ale kształt zmieniały i to było fajne. Tu możemy sobie dać jeszcze inne wykończenie. Takie całkiem czarne nie wyglądają super. Dajmy sobie coś takiego. Ta czerwona obwódka jest fajna, ja bym tego nie wymieniał. Później zmienimy sobie jeszcze wygląd, no, kolor samochodu, jakieś tam malowanie damy czy coś, nie? Lusterka. Możemy zostawić standardowe, są bardzo fajne. I dajmy sobie to. Jakaś chyba specjalna, ja nie jestem w tym za bardzo, ale to chyba jest jakiś specjalny pakiet od Porsche, jeśli chodzi o pakiet tuningowy, jakiś może... O, tylny zderzak musimy wymienić, dobra. Dajmy sobie Pierdziel, ty, co się stało z tym samochodem? Ten zderzak tak nie do końca mi się podoba, ale zaraz zobaczymy. Mamy taką owiewkę. Interesujące, będziemy widzieć chyba, jak tylne koła się obracają, chociaż może niekoniecznie. Po środku mamy wydech, a wtedy też mieliśmy po środku? Okej, dajmy sobie coś takiego. I mamy jeszcze diffuser. Dajmy sobie coś takiego. Po środku tylko. W sumie mogliśmy go nawet nie dawać, ale dobra. I możemy jeszcze sobie... O, białe, dawaj, tak jak w Astonie Martinie, dobrze. Spoiler, w standardzie już mamy coś takiego. Ale fajnie podobierali te spoilery, kurde. Ekstra. Ja bym to ten... Tak pasują, nie, do tego samochodu, idealnie. Podoba mi się bardzo. Dobra, to mam zrobione. Ej, piękne jest te Porsche. Felgi standardowe są przepiękne. Są po prostu fenomenalne. Ja bym je nawet zostawił. Ach, piękne auto, naprawdę. Chciałbym się nim kiedyś w rzeczywistości przejechać. Wiecie, że żeby wypożyczyć takie auto, to trzeba mieć od 10 do 15 tysięcy złotych, żeby na przykład na dobę wypożyczyć sobie. Chcielibyście tyle wydać? Nie, czekaj, inaczej. Znaczy trzeba tyle mieć, żeby wpłacić kaucję, a piątaka trzeba zostawić jakby w tej firmie, która wypożycza ci tą furę, nie?
No. Kaucja kosztuje jakoś od 10 do 15 tysięcy, czasami nawet więcej, to zależy od fury. I tu mówimy tylko o wypożyczeniu, a nie kupnie nawet, nie? Tak, jeszcze tutaj kolor musimy sobie zmienić. A dajmy sobie, o, tutaj mamy niedawne kolory, będziemy mieli takie jak z przodu, pięknie. To mamy zrobione, no i kochani, zobaczcie jaką mamy drezynę. Jesus. I do tego możemy jeszcze... A ponieważ jest to wersja wyścigowa, to jak najbardziej gleba tutaj wskazana jest. I proszę bardzo, moja Porszawa jest gotowa. Nie znalazłem fajnego oklejenia dla tej Porszawy. Tam jest trochę do wyboru tego, ale finalnie postanowiłem po prostu wybrać jakiś kolor. I tyle. I jest taka sobie oto Porszawa. Jeśli chodzi o osiągi, no właśnie, tutaj nic nie robiłem z osiągami, więc Nitro będziemy mieli na przykład bardzo, bardzo słabe i króciutkie. Ale teoretycznie powinno mi tego nitra i w ogóle osiągów tego samochodu wystarczyć do klubu 1%. Zobaczcie, 325 punktów kontra 310. Teoretycznie powinno zagrać. 3, 2, 1. Panie i panowie, znacie ją i kochacie. Natalia Nowa. A razem z nią, jak zwykle, najlepsi z najlepszych. Klub 1%. Mhm. Zobaczymy. Łajra. Pagani. Mój Boże, to ty. Nowa. Znamy się? Ach, nie. Trzeba by mi zapłacić, żebym podeszła do tego złomu. Bardzo mi miło cię poznać. Nie muszę być miła dla jakiegoś zera, który chce mi zepsuć dzień. Ugh, spodziewałam się ciebie i twojej upierdliwej ekipy. A, i dla ciebie Supernowa. Ło. Nie, samochód ma bardzo fajny, to fakt, no ale... Zawsze miło jest, wiesz, pokonać kogoś takiego, nie? Easy 3000, pokaż no temu zeru co i jak. Oby ściganie się poszło jej lepiej. 4,5 miliona fanów mówi samo za siebie. Dobra, bez kolizji z innymi pojazdami. O kuźwa, ale cisną. Ej, ktoś zgapił samochód ode mnie, jak? O, fuck, ej. Teoretycznie powinienem się z nimi równać, a zobaczcie, zostawili mnie z tyłu. Na prostej. O co chodzi? Już miałem taką sytuację, że samochodem całkowicie niestuningowanym brałem udział w wyścigu i potem włożyłem jakieś kiepskie części do niego i nagle zaczął wymiatać i wszystkich zostawiać z tyłu. Spróbujemy zrobić tak, że włożę sobie... Jezu, ja ich nawet nie widzę na tym, przed sobą, oni gdzieś tam mi znikają. Na radarze widzę jednego czy dwóch, a poza tym nic, 300 km na godzinę. I skończona... Jezu, ja nie wiem jak ja mam ich podgonić, ale faktycznie fura będzie wymagać tuningu. Tutaj mamy długą, długą prostą, to już się zaczynają te takie... To są właściwie ostatnie wyścigi szosowe, wiecie? Ostatnie, że ostatnie, już więcej nie będzie, naprawdę. Później będziemy mieli jeszcze trochę offroadu, trochę driftu i na tym koniec. Mówię o tym ściganiu się, bo ja ogólnie bardzo, bardzo lubię wyścigi. I szkoda, że ich jest tutaj tak mało w tym paybacku. One się bardzo szybko kończą i potem zostaje ci tylko driftowanie i wiecie, całe te... W ogóle wiecie co, weźmy sobie, ja wam powiedziałem na ostatnim odcinku, ej, bierzemy sobie części tylko z bonusem do Nitra. Ja chcę mieć teraz bardzo długie nitro, które wszystko mi porobi. Ej, no chyba przesadziłem trochę z tym tuningiem. Nitro prawie że wymaksowane. Moc silnika, nie wiem czy to w koniach mechanicznych, czy w czymś. 340 km na godzinę prędkości maksymalnej. Ta Porsche powinna wymiatać. Nitro mamy przekozacko długie. Jeszcze to jest chyba samochód z najmocniejszym nitrem, jaki do tej pory miałem, poważnie. I zobaczymy teraz, jak pójdzie. Mamy się nie zderzyć z żadnym pojazdem. No start poszedł im lepiej, póki co. Ale spoko, ja mam tu jeszcze to moje nitro mocne. Zobaczymy, czy mi pomoże. Dobra, grunt, że trzymam się stawki. Wow! Było blisko zderzenia. Coś czuję, że trudno... Trudno będzie się tutaj nie zderzyć. Właśnie na tym polega wyzwanie, nie? Ej, dalej mają szybsze samochody. Ja myślałem, że przesadziłem trochę z tym tuningiem, bo wiecie, ja bym mógł tutaj polosować sobie te części i naprawdę mocno przykoksić tą Porszawę, ale chcę też poczuć troszeczkę dreszczyk tych emocji podczas ścigania się, nie?
Żeby nie mieć od razu takiej, wiesz, super mocnej fury, która tutaj zmiotłaby wszystko spokojnie, tylko żeby poczuć tą rywalizację. Dobra, chodźmy pod prąd trochę, zaryzykujmy. Kolejny odpada. Zobaczymy teraz. Nie zderzę się ze mną. Próbuję tutaj jeszcze to przy okazji wyzwanie zrobić ze zderzeniami, żeby z żadnym samochodem się nie zderzyć. To też się tyczy chyba ruchu ulicznego. Muszę na to uważać. A ja bym mnie tu chętnie pospychał. Ciężko było na autostradzie. Bo jechaliśmy praktycznie na równo, więc wygląda na to, że dosyć dobrze stunigowany ten samochód, że wiesz, nie za mocno po prostu. Na tym mi też, kurczę, zależy. Staram się tutaj, żeby w nic nie uderzyć, a naprawdę trzeba się skupić przy takiej prędkości. Dobra, zaraz będziemy tutaj jeszcze mieli takie wyjście z zakrętu. Przy moście i... O nie! O, shit! Przy samym końcu! Ja pierdolę, jeszcze mnie wyprzedzi, nie ma mowy! Nie ma mowy! I teraz znowu znowu samochód w tym samym miejscu był. Nie udało się zrobić wyzwania, dlatego że to jest niesprawiedliwe, bo jak ktoś w ciebie uderzy, to też się liczy jako twoja kolizja. A gościu ewidentnie we mnie wjechał na tym wyścigu. Cholera. A tam trochę ma, trochę mniej kasy, 20 tysięcy chyba dostałem mniej kasy, nie? No dosyć dużo, ale akurat na brak kasy nie narzekamy, nie? O nie zrezygnuję z mocniejszego nitra, wymieniamy na żeton. Oto, że mam dość tutejszych nędznych kierowców z kompleksem bohatera, którzy myślą, że coś znaczą. Najpierw ten Gajo, czy jak mu tam, a teraz... Właśnie ty to mówisz. Nikogo nie interesujesz i to cię gryzie, w tym cała rzecz. Wiesz, że musisz mnie pokonać, by się dostać do gonic, ale ci obiecuję, że na pewno nawet się nie zbliżysz do wyścigu. Okej. Zawzięta babka. I jak twoja audiencja u królowej Natalii? Dla ciebie super nowej, plebsie. Tak serio, dziwne to. Nie wiem, o co tutaj biega. To są po prostu rozkapryszone dzieciaki bogatych rodziców. Otóż to. Ale jeżdżą naprawdę dobrze, cholernie dobrze. Wydają się profesjonalistami. A rzeczy, które mówiła Natalia, sam nie wiem. Za dużo o tym myślę. To nie w twoim stylu, Tai. Uważaj na siebie. Dzieje się coś ciekawego. Okej. Dobra, mamy to ogarnięte. Pierwszy wyścig zrobiony był bardzo trudny. Trzeba będzie trochę spiąć poślady na następny. I myślę nawet, czy by nie przykoksić trochę furki. O tak, ja pamiętam ten wyścig. Ej, ten wyścig jest wciul trudny. Właściwie to jesteśmy blisko niego, jedźmy sobie tam. Ja go pamiętam, tutaj naprawdę zjadłem zęby. Dopiero super przykokrzona furka tutaj dała radę. Nie wiem, jak będzie z tą Porsche'ą, no niby mam wymagane statystyki, nie? Żeby pokonać. Co tutaj w ogóle stoją za fury? Jakieś Dodge, BMW. Dobra, spróbuję tą Porsche'ą, jak się nie uda, to najwyżej się trochę stuninguję. Utrzyma się w powietrzu łącznie przez 5 sekund, czyli przez 5 sekund łącznego czasu. Przyjrzyj się miastu, dopóki możesz, panie Zero. Okej. Damy sobie radę, chyba. No to do roboty. Tak, ja pamiętam, że z tą korwetą zawsze miałem tutaj problemy. Ona jest super jakaś, była super dobra. Nie wiem, jak teraz będzie. Ja już to, wiecie, grałem sobie w czasie premiery tej gry, nie? To było ileś lat temu. Patrzcie, jak przyspieszyli. Dobrze, że w tej Porsche'ie mam długie nitro. Takie, wiesz, mocniejsze, więc teoretycznie nie puszczamy. Co się stało? Gościu we mnie wjechał, mnie wysprzęgliło z trasy. Tu możemy sobie hopać po prawej stronie. Raz będziemy musieli na tą hopkę pójść. Ale generalnie dołem jest szybciej. Ja już chyba ich nie podgonię. To jest co prawda jeszcze, wiesz, 4 okrążenia. Ale to już jest koniec wyścigu po takim wypadku i przy takich osiągach mojego samochodu. Tamci z przodu musieliby się cały czas rozwalać albo coś. Dobra, musimy, no spróbuję skoczyć. Może coś to da. O, tu mamy żeton.
Dachem zahaczyłem. Co się tu dzieje? No, ten wyścig jest hardkorowy, ja go pamiętam. Ale wiecie co, to jest też bardzo dobry wyścig do nabijania kasy. Tak. Ja pamiętam, że tutaj dużo kasy się nabijało, jak potrzeba było kasy. Albo jeszcze właśnie tam na obserwatorium, nie? Gdzie trzeba było drifty robić. Dobra, Aston Ciaston porobiony, słuchajcie, nie jest źle. Zostały nam dwa niecałe okrążenia, półtorej okrążenia i mamy przed sobą Aventadura. Więc możliwe, że się uda. Nitro w tej Porszawie mamy mega, mega długie, więc po tym tutaj mocnym drifcie od razu Nitro. Wyścig już się kończy. Załatwmy to. Chyba Aston Martin tam z przodu, nie? Czy ta Corvetta, co mówię, że się jej boję? Corvetta! To co, który jestem? Drugi, dobra, już myślałem, że trzeci. Ej, jestem na prowadzeniu. Uja. To oni musieli coś tutaj zwolnić chyba, czy coś. Dobra. Ten zakręt jest trudny, widzieliście wcześniej, nie? Ej, patrz, udało się wygrać! Wow, odrobina wiary w siebie, czyni cuda! Teraz bonus dostajemy aż 41 tysięcy. Wow, to jest sporo kasy. Ekstra. Dobra. Dostaliśmy jakąś nową kartę. Zabiera nam to Nitro, ale... Ale... Właśnie się zastanawiam, czy nie skorzystać z tego, bo to już jest trochę wyższy poziom, nie? Ale Nitro daje bardzo, bardzo dużo. Trzeba to Nitro koksować w każdym samochodzie, mówię wam. Zwłaszcza na wyścigi. Bo tu mamy jeszcze pościgi, nie? Na wyścigi super ważne Nitro jest. Okej, no moja Porszawa nie czuje się najlepiej. Gratulacje, wygrałeś wyścig. Nie wydajesz się zadowolona. Nie poszło w sposób, jaki powinno pójść, ale szedł. Nieważne, tym razem się ciebie nie pozbędziemy. Następny wyścig jest przy Solar Project. Padaj, albo nie, rozwal swój samochód, wisi mi to. Patrzcie, jak fajnie przedni zderzak jest połamany. Coś wisi w powietrzu. Właśnie znów pokonałem ekipę Natalii i powiedziała, że nie poszło tak, jak miało pójść. Co nie poszło? Nie wiem. Ale dodała, że familia jakoś angażuje się w te wyścigi. Jess, co tutaj jest grane? Przechwyciliśmy wcześniej od familii jakiś sprzęt. Wciąż nie wiemy, do czego służy, ale może mieć znaczenie. Mamy co robić. Zgadamy się później. Okej. Okay. Chyba chodzi o tego Skyhammera, czy coś takiego? Bardzo podobają mi się zniszczenia tej Porszawy. Są chyba najbardziej takie realistyczne w stosunku do innych samochodów. Strasznie podoba mi się ten połamany przedni zderzak. Ekstra to wygląda. A ja was, moi drodzy, zapraszam na kolejny wyścinek. Wyścinek chciałem powiedzieć. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hejas!